Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa. Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi? Właśnie okazało się, że inflacja w Polsce dobiła do 15,5%. Jest to rekordowa inflacja i oczywiście najtęższe umysły ekonomiczne zadają sobie pytania nie tylko skąd ona się bierze, ale też czy to jest koniec inflacji, czy ona się przerodzi w hiperinflację. Odpowiedzi na dwa pytania jest dość prosta. Skąd się bierze inflacja? To wiadomo, ona się bierze z dodruku pieniądza, zaraz o tym powiem. A czy to jest koniec inflacji? Tu odpowiedź jest prosta, oczywiście, że nie, bo rząd musi dodrukowywać pieniądze. Rząd właśnie znalazł się w takim momencie, że jeżeli nie przestanie dodrukowywać pieniędzy, to straci nic nie warte pieniądze na programy socjalne, którymi kupuje wyborców, a jeżeli przestanie je dodrukowywać, żeby zahamować inflację, no to wówczas rezultat będzie taki, że natychmiast pogorszy się los tych samych wyborców, którzy nie będą mieli pieniędzy i w związku z tym dni tego rządu mogą być policzone. No jest to pułapka inflacyjna. Skąd się, proszę Państwa, bierze inflacja? Inflacja bierze się z dodruku pieniądza, tak zwanego pustego pieniądza, pieniądza fiducjarnego. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście takie określenie, ale pieniądz fiducjarny od słowa fide, czyli wiara, to jest pieniądz, który my traktujemy na wiarę. To znaczy my wierzymy, że taki banknot na przykład 200 zł to jest warty 200 zł i że za to możemy kupić coś, no, na przykład tam 30 litrów paliwa. A teraz już mniej, 20, 25. Pieniądz fiducjarny tym się różni od pieniądza innego, że nie ma pokrycia w złocie, bo pieniądz papierowy ma sens wtedy, jeżeli ma pokrycie w złocie. No, na przykład ja mam taką sztabkę złota, powiedzmy ona tam waży kilogram albo pół kilograma. Dochodzę do wniosku, że kilogram złota powinien w Polsce kosztować no, na przykład 100 tysięcy złotych, więc drukuję sobie papier, czyli pieniądz, czyli banknot wart 100 tysięcy złotych i przyjmuję, że te 100 tysięcy złotych to jest właśnie kilogram złota, ale jeżeli ktoś potem do mnie przyjdzie z tym właśnie biletem zwanym banknotem i powie, no to kolego, to oddawaj teraz złoto, to ja wyciągam złoto, daję mu, biorę ten papier i tylko wtedy pieniądz ma sens i tylko wtedy pieniądz nie poddaje się inflacji, jeżeli ma pokrycie w złocie. W Stanach Zjednoczonych w XIX wieku wszystkie pieniądze, jakie były emitowane, miały pokrycie w złocie. Co więcej, zakazywano nawet, bodaj do roku 1907 czy 1911, był zakaz emitowania pieniędzy nie mających pokrycia w złocie. No i takie rozwiązanie ma sens, bo wtedy wiadomo, że obracamy pieniędzmi, które mają jakąś realną wartość, a nie pieniędzmi, które są puste, które są z sufitu. A niestety właśnie te pieniądze, którymi teraz się posługujemy codziennie, to są pieniądze z sufitu. Pieniądze, które mają wartość w zasadzie papieru, na którym je wydrukowano. Dlatego, że te pieniądze nie mają pokrycia w złocie. No bo jeżeli ja przyjdę sobie do banku i chcę, albo do jakiegoś sklepu, chcę sobie kupić złoto, no to złoto kosztuje ileś, prawda? Ja mogę sobie teoretycznie je kupić, chociaż rządy już pracują nad tym, żeby obywatel nie mógł posiadać złota. No ale jeżeli ja przyjdę za tydzień do tego samego sklepu, to okaże się, że złoto kosztuje już więcej. No to złoto nie straciło na swojej wartości, bo kilogram złota to jest kilogram złota. Stracił pieniądz na swojej wartości. Skąd się dzisiaj biorą pieniądze? Z maszynek drukarskich chodzących w Narodowym Banku Polskim pod kierownictwem i nadzorem i auspicjami wybitnego szkodnika polskiej gospodarki, pana Adama Glapińskiego. Pan Adam Glapiński to jest właśnie taki typowy polski ekonomista, socjalista, wielki zwolennik ekonomii politycznej socjalizmu. On napędził tą inflację, dodrukowując pieniądze i co więcej, nie wiadomo nawet ile. Jeden z posłów bodaj pod koniec zeszłego roku zadał pytanie, ile dodrukowano pieniędzy i jeśli ja dobrze pamiętam, widziałem to chyba na portalu profesora Dakowskiego, taką informację, to w ciągu ostatnich kilku lat dodrukowano ponad 500 miliardów złotych.
Potworne pieniądze. Dzisiaj zresztą zwróćcie Państwo uwagę, jak będziecie wypłacać pieniądze z bankomatów, że de facto bankomaty wypłacają nowe pieniądze. Nowe, czyli świeżo wydrukowane. A co się stało z tymi, które mają już rok, dwa, trzy? Czy je zniszczono? Nie. One też są w obiegu. Podaż pieniądza w obiegu gwałtownie rośnie. Co oznacza, że ilość pieniądza, podaż pieniądza to jest ilość pieniądza. Ilość pieniądza w obiegu gwałtownie rośnie, co sprawia, że ten pieniądz jest mniej wart. No bo jeżeli czegoś jest dużo, no to jest to mniej wart. Jeżeli w Polsce byłoby 10 milionów Mercedesów, no to wartość Mercedesów by spadła, prawda? Bo każdy mógłby sobie go tanio kupić. A jeśli tych Mercedesów jest określona ilość, to one są drogie i tak samo jest z pieniędzmi. Im jest ich więcej, tym są tańsze. A co to znaczy, że pieniądze są tańsze? To znaczy, że mają mniejszą wartość, czyli trzeba ich więcej na zakup konkretnego towaru. To znaczy podnoszenie cen. Rosną ceny. Rosnące ceny, wzrost cen, to jest najbardziej zauważalny skutek inflacji. Teraz w kogo bije ta inflacja, proszę Państwa? Ona bije najbardziej w emerytów. Dlatego, że emeryci, którzy tam przez lata sobie odkładali do przysłowiowej skarpetki po 100, po 200 zł miesięcznie, no to kilka lat temu za te 100 czy 200 zł mogli kupić, no nie wiem, dajmy na to, 40 litrów paliwa, teraz mogą tylko 25. No, spadła wartość pieniądza. Drugą grupą to są ludzie pracujący na etatach. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli macie Państwo podpisaną umowę o pracę z pracodawcą, tam jest konkretna kwota podana, kwota brutto, kwota, prawda, od której pracodawca odprowadza od Was podatki i kwota netto, czyli na rękę. No i teraz przecież nie zawsze jest tak, że pracodawca podwyższa. No możecie Państwo na przykład mieć pensję 2000 zł od 5 lat i 5 lat temu za 2000 mogliście kupić znacznie więcej niż teraz. Jeden pracodawca się zgodzi Wam podwyższyć, drugi nie. Drugi może powiedzieć, nie podoba Ci się, to szuka innej pracy. No i wtedy ten, który nie dostał podwyżki, choćby inflacyjnej, no jest drugim poszkodowanym. Trzecia grupa to są ludzie biedni, ci, którzy zarabiają najmniej, no bo oni ten wzrost cen najbardziej odczuwają. Jeżeli ktoś zarabia miliony, tak jak prezes Morawiecki w Banku Zachodnim w WBK, to jemu jest wszystko jedno, czy bochenek chleba kosztuje 2 zł, czy 5 zł. Ale takiemu, który haruje za najniższą krajową, to wcale nie jest. To wcale nie jest. Wszystko jedno. Nie byłoby inflacji, gdyby rząd nie dodrukowywał pieniędzy. Ale dlaczego, proszę Państwa, rząd dodrukowuje pieniądze? Otóż dlatego, że rząd prowadzi tak zwaną ekonomię księżycową, będącą oderwaniem od czystych, normalnych prawideł ekonomicznych i rząd sobie drukuje pieniądze, żeby pokrywać swoje wydatki. To są głównie programy socjalne, tam 500+ i nie tylko. Te programy generują potężne koszty, a rząd musi te koszty ponosić, bo inaczej straciłby poparcie społeczne. Główny elektorat PiS-u to są przecież emeryci i tak zwane 500+y. No to gdyby przecież program 500+ zlikwidować, to jest fatalny program. Ja potem będę mówił kiedy indziej, opowiem dlaczego, to natychmiast rząd straciłby poparcie społeczne, mógłby się przygotowywać już do zupełnej klęski po wyborach i rząd tego oczywiście nie zrobi, więc rząd, żeby zachować władzę, PiS, żeby zachować władzę, musi ciągle kupować te grupy elektoratu, które kupuje programami socjalnymi, no choćby takimi jak 500+. No ale na ten program 500+ trzeba mieć pieniądze, a pieniędzy brakuje, no to się je dodrukowuje. No i jak się dodrukowuje miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, piąty, no to potem inflacja sięga 15,5% i rośnie dalej. I rośnie dalej. No i za chwilę się okaże, że żeby utrzymać te programy socjalne, to trzeba będzie 500+ zmienić w 700+, 700+, w 1000+ i potem tak i tak inflacja będzie szybciej rosła, ceny będą szybciej rosły niż te pieniądze. A zatem, proszę Państwa, to zjawisko inflacji będzie się nasilać. I jest taki moment, kiedy inflacja przechodzi w hiperinflację, czyli w jeszcze wyższy poziom inflacji. No, jedni mówią, że hiperinflacja to już jest od 20%, inni mówią, że od 50%. Zależy, ale jakby jej nie definiować, jest to zjawisko skrajnie niekorzystne.
skrajnie niekorzystne. No bo wyobraźcie sobie Państwo, że w sytuacji hiperinflacji Państwo pracujecie cały miesiąc, no zarabiacie na przykład te 3000 zł do ręki. Za 3000 zł bardzo skromnie możecie przeżyć kolejny miesiąc. W kolejnym miesiącu znowu Państwo zarabiacie 3000 zł, ale już jest tak duża inflacja, że za te 3000 zł możecie przeżyć tylko pół miesiąca. No jakoś się Państwo pomęczycie, macie jeszcze oszczędności, przeżyjecie Państwo drugi miesiąc. W drugim miesiącu dostajecie Państwo znowu swoje 3000 zł, ale potem się okazuje, że za te 3000 zł możecie już przeżyć tylko tydzień. I zaczyna się bieda. Ale hiperinflacja ciągle rośnie i potem się okazuje, że za swoją pensję miesięczną Państwo możecie przeżyć dzień. I to już jest sytuacja bardzo zła. A do takiej sytuacji no, będzie musiało dojść, jeżeli inflacja przerodzi się w hiperinflację i hiperinflacja będzie jeszcze rosnąć, że możemy mieć, dzisiaj mamy 15,5% inflacji, a przecież możemy mieć 50, 100, 200%. Państwo, którzy pamiętacie końcówkę PRL-u i lata 90., no pamiętacie Państwo na pewno inflację z tamtego okresu czasu, prawda? Kiedy ona sięgała no iluś tam set, potem tysięcy procent, pieniędzy było mnóstwo, tylko nic za nie nie można było kupić. A nic za nie nie można było kupić, dlatego że no, trudno oczekiwać od sprzedającego, żeby zamienił towar mający jakąś tam realną wartość na coś, na papiery, które nie mają realnej wartości albo za chwilę ją stracą. Zupełny absurd. Za zjawiskiem inflacji, hiperinflacji, pójdzie drugie bardzo niekorzystne zjawisko w gospodarce, czyli stagnacja. Stagnacja to jest brak rozwoju. Stagnacja plus inflacja daje tak zwane zjawisko stagflacji. Fatalne dla gospodarki. Fatalne. Na to wszystko nałożą się jeszcze inne bardzo niesprzyjające czynniki, a więc strach przed wojną, umiejętnie podsycany przez rosyjskie lobby, a więc niepewność jutra, a więc brak poczucia bezpieczeństwa, a więc wzajemny konflikt między Polakami podsycany umiejętnie przez rządzących, co oznacza, że czeka nas sytuacja fatalna, bardzo zła. Idą naprawdę fatalne czasy dla polskiej gospodarki. Inflacja nie jest jedyną przyczyną. Inflacja jest jedną z głównych przyczyn, ale nie dajmy sobie wmówić, proszę Państwa, że to jest putinflacja. To nie jest putinflacja. To jest inflacja rządu PiS, to jest inflacja spowodowana wyłącznie przez rząd PiS, przez kretyńską politykę gospodarczą rządu PiS, przez kretyńską politykę finansową rządu PiS. Putin nie ma z tym nic wspólnego. I nie dajmy sobie tego wmówić. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl.